Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam zegarek Casio G-Shock GA100A7A. Model chyba w tym momencie najbardziej popularny na rynku, zaraz obok GA110. Bardzo dużo młodych ludzi posiada taki zegarek. W wersji kolorystycznych jest ponad setka, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ale dzisiaj nie będziemy zajmować się jego omówieniem, bo omówienie tego zegarka dość dokładne już robiłem. Taki czerwony zegarek GA100B-4A jest już na moim kanale od bodajże 2 lat. Wiele osób już go obejrzało. Natomiast dzisiaj zajmiemy się stroną techniczną, mianowicie zmienimy sobie bezel, pasek oraz wymienimy sobie baterię. Jako że bezel i pasek już zmieniałem, więc to będzie troszeczkę powtórka. No ale teraz zrobimy sobie to na jasnym zegarku, może będzie to lepiej widać, może będzie się lepiej oglądać, zobaczymy. Natomiast ważne jest po prostu, że pokażę Wam też, jak wymienić baterię. Dobra, zatem przejdźmy po prostu już do rzeczy. Jeszcze pokażę Wam tylko, dlaczego go w ogóle wymieniamy, bo to poprosił o to mnie jeden z subskrybentów, żebym mu pomógł w wymianie. Zobaczcie, szlufka jest wykonana z innego materiału niż pasek, w związku z tym zużywa się dużo szybciej. Tutaj dla porównania mamy, zobaczcie, nowy pasek, jeszcze zapakowany. I tutaj ta szlufka jest w zasadzie w identycznym kolorze co pasek, natomiast tutaj ewidentnie ona już taka już zrobiła się szara. Nie jest już taka idealnie biała, lakierowana jak na początku. Dodatkowo pasek też, tutaj tego nie widać do końca na filmie, ale to już się tak troszeczkę na niebiesko odbarwiło od odzieży. Tutaj są pewne ubytki, widać tutaj uzupełnione jakimś lakierem w bezelu, no wygląda to średnio. Tutaj też coś widzimy w tym miejscu na osłonie przycisku. Także użytkownik zażyczył sobie, żeby ten zegarek wyglądał jak nowy i do tego stanu postaramy się go doprowadzić podczas tego filmu. Zatem do rzeczy. Przejdźmy sobie od razu do demontażu paska. Demontaż paska teoretycznie nie jest konieczny tutaj, jak widzimy, bo on nie przysłania nam w żaden sposób bezela, ale na pewno pozwoli nam wygodniej pracować na zegarku. Także standardowo wyjmujemy teleskopy. Tutaj dość łatwo, akurat w tym konkretnym zegarku pasek się zdejmuje i zakłada. Wystarczy podważyć teleskop. I tutaj nie ma jakichś specjalnych filozofii, nie trzeba go tam jakoś mocno specjalnie wciskać. O. I staramy się tego kulturalnie wyjąć, nie tak jak pierwszą część paska, tylko tak jak teraz tą drugą. Trochę ładniej mi to wyszło. Od razu sobie wyjmujemy teleskopy z gniazd tutaj w pasku, z tego tworów, ponieważ one będą nam potrzebne. Są to dość klasyczne teleskopy o długości 16 mm. Jak widzimy, są one dość czyste, nie musimy ich specjalnie czyścić, więc od razu pozwolimy je sobie założyć tutaj do naszego sortownika. Sobie je wrzucimy. Bezel wymienię później, po to, że zegarek będzie teraz opierany tym bezelem, więc nie ma potrzeby zużywać nowego. Tutaj jak widzimy po tej naklejce, zegarek pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji od firmy ZBSA. No i do rzeczy. Zakładam końcóweczkę PH00, jak widzimy. O, tutaj może z tej strony będzie lepiej widać. Końcówka PH00 pasuje do znakomitej większości wkrętów krzyżowych w zegarkach Casio G-Shock. I odkręcamy sobie dekielek naprzemiennie. Czyli podobnie jak koło samochodowe, wkręty odkręcamy na krzyż. I dwa pozostałe. Nie, przepraszam bardzo za ten hałas. Ok. Jesteśmy. I dobrze, zdejmujemy sobie dekielek. Troszeczkę go podważyć, dobrze się widać, przykleił. O, jest. Ok, dekielek zszedł nam z uszczelką, ale że my akurat uszczelkę będziemy wymieniać, to się tym specjalnie nie przejmujemy. O, zobaczcie, tak wygląda uszczelka. Jest już troszeczkę, tego nie widać za bardzo na filmie, ale ona jest troszeczkę spłaszczona, także to jest dobry moment do jej wymiany. Także od razu pozwolimy ją sobie wymienić na nową. Ja już mam nową uszczelkę przygotowaną. Zobaczcie, nowa uszczelka jest już wstępnie przesmarowana, zobaczcie, się ładnie błyszczy, także ją założymy od razu
po wymianie baterii. I tak. Przechodzimy już do samej wymiany. Najpierw zdejmujemy tutaj tą plastikową osłonę. O. I teraz musimy się tylko dostać do samego, do samej bateryjki. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj zrobić. Gdzieś będą na pewno tutaj takie zaczepy. Ja zdejmę okulary, bo z okularów lepiej widzę z bliska. O, jest, dobrze. I już widzimy, jak to zrobimy. Mamy do tego już specjalne, przygotowane, profesjonalne narzędzie. Profesjonalne narzędzie musi mieć po prostu bardzo ostrą końcówkę po to, aby, zaraz Wam pokażę, tutaj z tej strony podważyć pokrywę baterii. O, o coś takiego. O, widzicie, ładnie nam odskoczyło wszystko. I teraz tak, powinienem to teoretycznie zrobić oczywiście plastikową pensetą, ponieważ metalową zewrę końcówkę. A zaraz, tutaj od razu nam podskoczył cały moduł. Także musimy go sobie tutaj z powrotem włożyć do tego, żeby tutaj nie pozostawiać paluchów. Ja sobie na chwilę o taką fajną końcóweczkę założę na palucha, co by nie zostawić tutaj. O, jest taki piękny oto kondolnik na palec. I tutaj musimy z powrotem powkładać na miejsce te wąsy od przycisków. Bo tutaj nam jakby otwarcie baterii wybiło troszkę moduł do góry, można by powiedzieć. I on troszkę nam wyskoczył. I teraz już jest z powrotem na miejscu. Jest, że tak sobie wyrażę, wskoczony. Upewnijmy się, że wszystko jest na swoim miejscu. Tak, wszystko siedzi, ok. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy jest równo. Zaraz, o, bateria nam wypadła, to już nie muszę jej wyjmować. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Baterii nie ma, zegarek chodzi. Także jeszcze tam śladowe napięcie zostało w układzie. Ale pewnie pierwsze wciśnięcie przycisku spowoduje, że nam wszystko zdechnie. Nawet nie. O, teraz dopiero zobaczcie, zdycha. Dobra, czyli jeszcze tam widać, jakieś kondensatory trzymają. I tak, bateria, która jest użyta w tym zegarku, jest to CR1220. Tutaj Wam pokażę. O, zobaczcie, CR1220 i w takąż oto baterię jesteśmy już, zobaczcie, wyposażeni, CR1220 i za chwilę przejdziemy do jej wymiany. Tutaj jak widzicie, można by było akurat w tym konkretnym egzemplarzu, są fajne, bo to są takie wypusty, teraz może pokażę to końcówką wkrętaka, tu w tym miejscu, o, można z zewnątrz chwycić, ale w wielu też jest tak, że tu trzeba od środka, tu akurat dobrze, że to są te zewnętrzne wypusty, więc czy z tej można sobie to podważyć. Ale w wielu zegarkach jest tylko w środku, więc dlatego właśnie przygotowałem to narzędzie, bo ten akurat zegarek rozbieram po raz pierwszy. Kiedyś wymieniłem baterię w GA110, tam to troszeczkę inaczej wygląda. Dobrze, zatem sobie otwórzmy tylko nową baterię. Musimy ją sobie stąd wydobyć. Tak, wyskakuj, chodź. Jest, dobrze. I teraz nowa bateria wygląda tak, jest jakaś taka lekko zmatowiona, troszeczkę ją przepolerujemy, żeby dobry był kontakt. Ok. Bateryjka wygląda tak. I ją zakładamy. Czyli tak ono było. Dobrze. Tak. I zamykamy nasz teatrzyk. Zaczep skoczył. Zegarek chodzi. Dobrze. Teraz warto, tak zgodnie tutaj zresztą z opisem na pokrywie baterii, zaraz Wam pokażę, zobaczcie. After battery replacement, contact AC with minus using tweezers. Czyli po wymianie baterii połącz punkt AC, zaraz go znajdziemy, o, jest dokładnie, zobaczcie, wkrętakiem Wam go pokażę. Tutaj w tym miejscu, w środku,
Punkt AC. AC to z tego, co pamiętam, skrót od All Clear, czyli czyścimy wszystko, po prostu wyczyścić całą pamięć, bo jako, że może pozostawać jakieś śladowe wartości w pamięci, zegarek może po prostu źle chodzić po założeniu baterii, dlatego też należy to zresetować. Za chwilkę to uczynimy, natomiast tu jeszcze Wam pokażę parę rzeczy. Po pierwsze, numer modułu. Jest tutaj, zobaczcie, wycechowany na tej blaszce 5081. Spójrzmy sobie na dykielek. O. Jak widzicie, też to w rameczce 5081, czyli to jest ten sam moduł. Co więcej, tu na przykład w tym miejscu ten element taki z dwoma kropeczkami to jest nic innego jak czujnik przechyłu i działa to w ten sposób, że w środku w tej małej kosteczce jest po prostu to są dwa styki przedłużone w głąb i wlutowane w płytkę i tam w środku jest taka kuleczka i kuleczka po prostu jak styka te dwa styki to auto podświetlenie się włączy, także jak widzicie to wbrew pozorom taka fajna funkcja, a tak bardzo prosto rozwiązana. No dobrze, także baterię mamy wymienioną. Teraz możemy przystąpić do skręcenia zegarka. Najpierw założymy sobie tutaj tą osłonę, która tu już była, czyli w ten sposób. O. Tak, ją sobie tutaj docisnę. To jest taka osłona tutaj tłumiąca drgania nieco, a jednocześnie dystansująca wszędzie moduł od ścianek oraz od dekielka, tak żeby on się nie poruszał w zegarku. Kolejnym krokiem będzie założenie już wcześniej posmarowanej uszczelki. Ja ją tutaj w ten sposób położę. Bardzo ważne jest, aby uszczelkę umieścić bardzo precyzyjnie w tej szczelinie, która tutaj się dla niej została przeznaczona. Tu jeszcze minimalnie tylko przetrę ten dekielek, żeby tu nie było żadnych farfocli, ani takich jakichś śladów brudu. I tak, zobaczcie, jak spojrzymy sobie tutaj na dekielek, to tutaj widzimy takie na przykład ślady minimalne rdzy. Tą rdzą się kompletnie nie przejmujemy z tego względu, iż to jest poza jakby obwodem szczelności zegarka. Tu, gdzie dotyka uszczelka, to jest mniej więcej tutaj ten obwód. Zobaczcie to. Natomiast to, co jest poza, to tutaj nie ma żadnego znaczenia, czy tutaj woda dochodzi, czy nie, bo tu jest dopiero uszczelka. Także tutaj te ślady rdzy tutaj w tym miejscu nie mają jakby z praktycznego punktu widzenia szczelności zegarka żadnego znaczenia. To jeszcze jeden paproszek usunęliśmy i możemy przystąpić do złożenia zegarka. Góra zegarka jest tutaj w tą stronę, także napis będzie też w tą stronę i możemy sobie już złożyć zegarek. Dobrze. Najpierw przykładamy sobie dokładnie, precyzyjnie dekiel. Zwróćcie uwagę, że tutaj w tym miejscu są takie prowadnice. O ten plastikowy element. Dekielka nie da się źle założyć. On ma minimalny ruch. Zobaczcie, on też jeszcze teraz pływa na uszczelce, ale to jest dobry znak. To znaczy, że uszczelka jest dobrze ułożona. Nie, nie jest tak. On dolega bardzo równo. I teraz po prostu należy przykręcić poprzekątne i dwa wkręty. Na początku tak wstępnie można je sobie przykręcić, potem troszeczkę mocniej. I już. I jak już przykręcimy dwa, to już możemy spokojnie go puścić. Bo wiadomo, że już się trzyma i tylko sobie dokontrujemy dwoma pozostałymi. Najpierw jeszcze lekko odkręcimy, żeby tak wskoczył na właściwe tory ten wkręt, który już kiedyś został przez niego nacięty w obudowie. Przepraszam, tutaj zabrak ostrości. Ale w tym momencie patrzę na zegarek i nie zawsze kontroluję, co jest na wyświetlaczu. Ok, wkręcamy sobie tak do pewnego stopnia. Ok, nie za mocno. I teraz, tu jeszcze przeczyścimy, słuchajcie, tutaj te rogi na przykład. Tu nie zwróciłem uwagi, że z drugiej strony są lekkie takie zabrudzenia. Oczywiście te zabrudzenia tutaj nie mają żadnego znaczenia technicznego. Bardziej chodzi o tak zwaną estetykę czy kulturę montażu. Bo to i tak jest poza jakby tym jakby obwodem wodoodporności, można by powiedzieć. Więc się tym zupełnie nie przejmujemy. Ok.
Aha, gdyby ktoś był zainteresowany, jakie to części zostały użyte, czyli bezel, pasek oraz uszczelka, zapraszam do zerknięcia do opisu filmu. Tam będą numery katalogowe części. W razie potrzeby można je zamówić. Jeżeli macie jakieś pytania, to też zapraszam do zadawania ich w komentarzach lub drogą mailową na adres mailowy tomg80@wp.pl. Powtórzę jeszcze raz adres tomg80@wp.pl. Ok, teraz kontrujemy już wszystkie śruby, wszystkie wkręty. Wkręty dokręcamy z tak zwanym czuciem. To trzeba po prostu już mieć w ręku, bo tu nie wiadomo, nie mam żadnego klucza dynamometrycznego we wkrętaku. To trzeba skręcić na tak zwane czucie. Do takiego wyczuwalnego oporu, oczywiście nie za mocno, żeby nie przekręcić gwintu. Dobrze, jako że baterię mamy już wymienioną, pierwsze co robimy, to sobie zrobimy ustawienie tego zegarka. Aha, tylko że nie, słuchajcie, akurat wyjątkowo teraz już zdjąłem zegarek z ręki, musimy mieć jakiś wzorzec. Także chwileczkę na mnie zaczekajcie, zaraz będzie wzorzec. Ok, mamy już nasz wzorzec czasu, jak widzimy. To jest nasz klasyczny GW9400-1 Rangeman. Ów Rangeman synchronizował się ostatnio w ostatniej dobie, o czym świadczą te trzy kreseczki nad znaczkiem Power Saving. I możemy przystąpić do ustawień zegarka. I tak, w główne. Najpierw może sobie ustawimy wskazówki. Aby ustawić wskazówki, przytrzymujemy prawy dolny przycisk. I po włączeniu prawego dolnego przycisku miga nam najpierw sub. Sub jest to tak zwany subdial, czyli podtarcza, mniej istotna tarcza na tarczę zegarka, mniej istotna wskazówka na tarczę zegarka. Główne jakby wskazówki to są te od minutowa i godzinowa, a ta subdial to jest właśnie ta na górze od prędkościomierza. I ważne jest, aby ustawić ją na pozycji 50. Ustawiamy ją prawym dolnym przyciskiem. Można ją przytrzymać, albo i nie. Nie, w tym zegarku nie można, nic to nie daje. Także trzeba takimi małymi krokami, naciśnięciami, aż ustawimy na wartości 50. O, to jest ta wartość taka centralna, czyli na godzinie 12. Jak widzimy, ona nie stoi idealnie równo, natomiast jest to kwestia po prostu precyzji i osadzenia wskazówki na osi. Na to już nie mamy wpływu. Jak przeskoczy dalej, to już będę miał ją daleko za. Dlatego pozostawiam ją w tej pozycji. Kolejnym krokiem będzie naciśnięcie przycisku Mode. Przejdziemy wtedy do głównych ustawień wskazówek zegarka i musimy je ustawić na godzinie, tak jak tutaj widzimy, 000, czyli de facto na północy. Przytrzymujemy zatem przycisk Reverse, ponieważ zegarki w kierunku wstecznym będą miały bliżej. I musimy dowolnym prawym, znaczy prawym górnym, prawym dolnym zatrzymać się w okolicach godziny 12. Zatrzymaliśmy je sobie tutaj. Jeszcze na wszelki wypadek cofnę o parę minut, tak żebyśmy dokładnie wyłapali, w którym miejscu będą równe minuty. Zobaczcie. To jest, załóżmy, równa minuta jest za 3. Czyli tak, wskazówka między jedną a drugą minutą ma dokładnie 3 kroki, ponieważ ona robi krok na sekundzie 20, sekundzie 40 oraz na zerowych sekundach. Także 3 naciśnięcia przycisku to jest 1 minuta. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Jest w momencie za 2. Raz, dwa, trzy. Za 1 i raz, dwa, trzy. Jest dokładnie północ. Dlaczego robiłem to dopiero z tej kreseczki? Ponieważ zawsze środkowy indeks jest szeroki, nie do końca zawsze po nim widać, czy wskazówka stoi równa. Natomiast jeżeli jakby rozpoczniemy ruch od jakiegoś takiego cienkiego indeksu, to będziemy mieli pewność, że indeks ten jest, wskazówka wyszła, wskazuje centralnie indeks i wtedy tymi potrójnymi krokami możemy przesunąć się do pozycji godziny 12. Także reasumując, wszystkie wskazówki ustawiamy dokładnie na godzinę 12, co w tym akurat zegarku jest bardzo tak intuicyjne, natomiast ciekawostką jest na przykład to, że w zegarku GIA 110, który ten prędkościomierz ma tutaj po tej stronie, tarcze również ustawiam na 50, co akurat w jego przypadku jest w tą stronę, bo tutaj jest 0 mniej więcej, tutaj jest 50, a tutaj jest ta wartość maksymalna, czyli 100. Dlatego tutaj akurat jest intuicyjnie zawsze w górę, natomiast tu jest te wskazówki w górę idą w GIA 110, a ta idzie w bok. To taka ciekawostka, ale to nie odnośnie tego modelu, tylko GA 110. Ustawiliśmy, słuchajcie, wszystkie wskazówki, zatwierdzamy przyciskiem Adjust i od razu możemy wejść sobie do głównych ustawień zegarka.
O, jednocześnie widzimy, że wskazówki nam się ustawiły dokładnie tak, jak jest ustawiony czas. To jest teraz 12:11 i przechodzimy do głównych ustawień zegarka. Pierwsze, co musimy ustawić, to strefę czasową, jeżeli mieszkamy w Polsce, to na Berlin dokładnie. Tak, zobaczmy. Stockholm, Berlin, dobrze. Mamy Berlin, następnie. Kolejnym krokiem, przycisk Mode, będzie ustawienie DST, czyli Daylight Saving Time. Daylight Saving Time jest to czas letni. W tym momencie jest on tutaj, jak widzimy, na off. A jako, że aktualnie mamy maj, dlatego też ustawimy go sobie na on prawym dolnym przyciskiem. Jak widzimy, zmiana DST z off na on powoduje zmiany tutaj wartości godziny o jeden w przód. Zwiększamy wartość i tu dodatkowo pojawił się znacznik DST, czyli Daylight Saving Time. Przechodzimy do kolejnego ustawienia, przycisk Mode i zmieniamy sobie format wyświetlania godziny z 12-godzinnego na 24-godzinne, czyli tutaj z 5 po południu, 5 p.m. zrobi nam się 17. Prawy dolny przycisk i mamy 17. I kolejnym krokiem będzie zresetowanie sekund. Zobaczmy, i teraz miga nam sekundnik i teraz już musimy się wesprzeć wzorcem czasu. Na zerowych sekundach resetujemy prawym dolnym. Dobra, mamy. Może minimalnie później, ale to już wiem, ułamki sekund. Kolejny krok to będą bodajże godziny, przycisk mode. Zgadza się i musimy sobie ustawić pierwszą nad ranem. Bliżej nam będzie do przodu, czyli przyciskiem forward. I przytrzymujemy sobie chwilę. Jest pierwsza. Kolejny krok, przycisk mode. Minuty. Mamy 47, jest 13. Łatwiej nam się chyba będzie cofnąć. Reverse. I jedziemy wstecz. 4,7. Idealnie. Oprócz tego oczywiście przycisk reverse działa wstecznie. Dokładnie, właśnie teraz one dokładnie w ustawieniach działają zgodnie z opisami na przyciskach. Przycisk forward w przód. I jesteśmy, mamy pierwszą 47, przycisk mode, kolejna pozycja, ustawiamy rok 2004, aktualnie mamy rok 2019, więc przytrzymujemy prawy dolny, forward, 17, 18, 19. Kolejnym krokiem będzie ustawienie miesięcy, aktualnie mamy maj, czyli możemy w przód sobie pojechać. I dzień mamy 6, też łatwiej będzie nam w przód. I kolejnym krokiem mode będzie ustawienie długości podświetlenia. Osobiście jestem zwolennikiem podświetlenia dłuższego, czyli light time 3. Możemy tutaj wybierać sobie pomiędzy 1,5 sekundowym podświetleniem, to jest 1, albo 3 sekundowym, wtedy jest to 3. Także zostawiamy na 3, przycisk mode i przechodzimy z powrotem do ustawień strefy czasowej. Także jeżeli któryś z ustawień nam się nie udało zrobić, przyjdźmy dalej, to jeszcze raz możemy sobie te wszystkie ustawienia przejść. Sekundy, godziny, minuty, rok, miesiąc, dzień i długość podświetlenia. No i teraz strefa czasowa, bo tego nie powiedziałem na początku, czas letni lub zimowy. DST on to jest czas letni oczywiście, tryb wyświetlenia godzin 24-godzinny i znowu sekundy. Obojętne w którym momencie jesteśmy tego menu ustawień. Przyciskiem Adjust zatwierdzamy ustawienia, co spowoduje przestawienie się wskazówek na wskazywaną tutaj godzinę. Zobaczcie. Zatwierdziliśmy ustawienia. Wskazówki się przesuną na 1:49. Idealnie. Jest wszystko ok. Także możemy sobie już nasz wzorzec czasu, trudne słowo, odłożyć na bok i przechodzimy do dalszej części, czyli do zmiany paska i bezela. Znaczy w zasadzie połowę tej pracy już wykonaliśmy, ponieważ pasek mamy zdjęty, teraz musimy tylko sobie odkręcić bezel. I podobnie jak w przypadku GA120, którego ostatnio rozkręcaliśmy, musimy odkręcić wszystkie te 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć śrub wkrętów. I mimo, że one są, jak widzicie, zupełnie różnej wielkości, to wszystkie odkręcają się końcówką PH00. No, przystąpmy zatem do tych czynności. To skrzypienie, które słyszycie, wynika z tego, że bezel jest lakierowany i niestety ten lakier ma to do siebie, że on owszem bardzo ładnie wygląda, ale niestety skrzypi podczas zarówno pracy paska, jak i podczas właśnie odkręcania śrub. Zobaczcie. O, tu nie było tego skrzypnięcia, ale w przypadku poprzedniego wkrętu była. Było. Ok.
A, się zassał. Dobrze, jest. Okej. Tu jak widzimy, te wkręty są tak fajnie zbudowane, że mają taką tuleję, jakby tutaj łapią sobie za taki duży, mają tutaj taki duży otwór i dopiero samym takim cienkim czpieniem wkręcają się w kopertę. Okej, idziemy dalej. Też znowu sobie zaskrzypiał troszeczkę bezel. Wyjmujemy wkręcik. I ostatni z tych dużych. Jest, dobrze. Mamy cztery te duże i teraz dwa te mniejsze po środku, które są wykręcamy. Tutaj użyję pensety, żeby to wyjąć, bo te śrubki potrafią uciekać. Mam nadzieję, że nie będzie mi chciała zwiać. A, dobrze się trzyma. Bokiem spróbujemy ją sobie tutaj. O tak. Dobrze, i tu też widzimy, jest taka tulejka, jakby z tej, ta śrubka jest taką tulejką podobną. Tu ją sobie do osobnego koszyczka odłożymy. I ta sama sytuacja. Tutaj już ostatni wkręt i możemy przystąpić do pozbycia się starego bezela. Ok. No chodź, misiek. Jak widzimy, kręcik nie chce się łatwo poddać, ale już się poddał. Dobrze, teraz pozwolę sobie zgnieść grot wkrętaka na troszeczkę większy, po to, aby podważyć bezel, ponieważ on nie będzie chciał tak łatwo się poddać. I tu musimy się troszeczkę tak wbić. Próbujemy nie uszkodzić tutaj nic. Nie będziemy działać na siłę, natomiast niestety trochę tej siły trzeba użyć. Trzeba podważyć. Znaczy, stare bezele łatwiej schodzą, bo one już nie są tak ścisłe, a nowe, jak będziemy zakładać, będziemy mieli troszeczkę więcej prawdopodobnie problemów. No ale to o tym za chwilę. Dobrze, jak widzimy, stary bezel zszedł nam w miarę bez walki. Tu bez większego problemu udało nam się go zsunąć. Ok. I tak. Jak widzimy, koperta jest w dość dobrym stanie, nie wymaga specjalnego czyszczenia. Tutaj też bezel w środku jest bardzo ładnie, kulturalnie zachowany. Także tutaj pozwolę sobie tylko delikatnie oczyścić. O, tu widzimy ten ślad lakieru po malowaniu. Spróbujemy się go za chwilkę pozbyć, także za chwilkę do Was powracam. Ok, słuchajcie, mamy to mniej więcej w miarę wyczyszczone. Zobaczcie, jak to się prezentuje. To jeszcze poprostujemy sobie tylko przyciski, tak jak one powinny być. Momencik, o tak. Pod tymi płaskimi elementami do dołu. I tak to wygląda. Moduł, jak widzimy, znaczy w sensie cała koperta z modułem w środku jest w stanie, uważam, bardzo dobrym, niemalże nienaruszonym. Jednak tutaj te ślady lakieru, których tak na szybko nie udało mi się tutaj do końca usunąć, ale to nie będzie jakoś zbytnio przeszkadzało, bo one i tak są schowane w bezelu. No zobaczcie, ślady tutaj, przepraszam, ślady gniazda na teleskopy są w stanie bardzo dobrym, w zasadzie są bez śladu. Tu jakieś minimalne tam dziobnięcie, ale to nie ma wpływu w żaden sposób na wytrzymałość teleskopu. Szkiełko, wam pokażę pod światło, jest też w bardzo dobrym stanie, także zegarek ogólnie zachowany w świetnym stanie, w zasadzie niemalże fabrycznym. No i co? Zakładamy bezel. Teraz zobaczmy, który jest który, bo one tak są podobne, że... Okej, dobra, to jest ten, słuchajcie, świeży bezel. Także to jest nowiutki. No i założymy go sobie, powiedzmy, od tej strony. Bezel akurat w tym zegarku nie wchodzi tak jakoś specjalnie przyjaźnie, ponieważ trzeba go dobrze dość ponapinać. Także na pewno gdzieś tam dotknę szkiełka i zaraz jeszcze raz będę musiał je niestety przetrzeć z odcisków. Ale spróbujemy sobie to jakoś tam kulturalnie zamontować. Trochę się trzeba nasiłować. O, już dwie strony, dwie części weszły. Teraz o, słyszycie, jak to teraz trzeszczy. No niestety te lakierowane elementy tak mają, że one potrafią sobie trochę potrzeszczeć. Musimy teraz tutaj tak podważyć. W ogóle, żeby było śmieszniej, to instrukcje serwisowe przewidują montaż bezela przy zdjęciu przycisków, czyli de facto rozszczelnieniu zegarka. My tutaj robimy sobie taką troszeczkę partyzantkę dla tak zwanego szarego użytkownika, bo szaremu użytkownikowi raczej nie polecam samemu rozbierać modułu
i demontować przycisków do tego, dlatego my sobie po prostu ten tutaj ponapinamy. Tutaj zwróćcie uwagę, że przyciski niestety mi się tutaj różnie układają, także ja staram się płaszczyzną wkrętaka, ważne, żeby tego tak nie zrobić, bo można ślady zostawić, żeby płaszczyzną wkrętaka ułożyć przycisk do poziomu. O tak, bo one się tutaj bardzo lubią odwracać. O, w ten deseń. I one za chwilę sobie tutaj wskoczą, jak je troszeczkę dociśniemy. Zobaczmy. Tak, teraz tutaj spróbujemy troszeczkę się pogimnastykować. O, tu już wskoczył. Najlepiej jak najmniej używać w takim przypadku narzędzi, a najwięcej palców. No bo niestety to są plastikowe elementy, zwłaszcza jeszcze lakierowany bezel. Jak straci lakier, będzie smutno. Dobra. Słuchajcie, wszystko jest założone. Zobaczmy. Wszystko ładnie działa. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak. Dobrze. OK. Tutaj możemy sobie forwardem jeszcze zmienić na przykład z daty na godzinę. Taka ciekawostka. Nie każdy o tym wie, bo czasem mnie o to różni ludzie w komentarzach pytają. I kolejnym krokiem będzie skręcenie z powrotem modułu. Przepraszam, nie modułu, tylko bezela, wkrętaczek PH00 krzyżowy i wracamy do pierwotnej formy tego zegarka, czyli ze wszystkimi sześcioma wkręcikami. Ok, tak samo odkręcamy lekko, żeby wskoczył nam w swój gwint, wskoczył i przykręcamy. Tutaj nie trzeba jakiejś dużej siły używać, to jest wiadomo, przez taki żywiczno-gumowy element wkręcamy, więc tutaj jakakolwiek siła w zasadzie wystarczy, żeby ten wkręt się tak dobrze zassał w tym bezelu. To nie jest dekielek, gdzie szczelność, bo wiadomo, pamiętajcie, że zdjęcie bezela nie ma żadnego wpływu na szczelność. Wiem, że to dla niektórych jest to zupełnie oczywista sprawa, ale często właśnie mam pytanie, czy jeżeli zdejmę bezel i będę chciał umyć zegarek, czy mogę to zrobić? Oczywiście jak najbardziej można to zrobić. Jedyne, przed czym ostrzegam, to przed myciem zegarków, takim bardzo dokładnym myciem zegarków z sensorami, na przykład modelu Rangeman, tudzież modelu Riseman, modeli GWG1000 Madmaster, które są wyposażone w sensor ciśnienia, ponieważ ten sensor pokryty jest taką specjalną glutowatą substancją, nie wiem jak ją zdefiniować, ale to wygląda na taką czarną smołą galaretkę i jeżeli ją usuniemy niechcący podczas mycia, to sensor, że tak powiem, kolokwialnie poszedł się kochać, czyli trzeba kupić nowy sensor. Oczywiście są teoretycznie metody, żeby tam jakąś tam taką żelatynką to pokryć jakimiś takimi dziwnymi substancjami, ale to wtedy może wiadomo, mieć inne przewodzenie, inne parametry już trzymać i niedokładnie pokazywać ciśnienie. Także ja niestety na własnym doświadczeniu się właśnie nauczyłem, że czyszczenie zbyt, że tak powiem, żwawe takiego zegarka potrafi zrobić więcej szkód niż pożytku i właśnie w swoim Madmasterze musiałem taki sensor wymienić. Na szczęście nie są to jakieś dramatyczne koszty, bo to się zamyka poniżej 100 zł, ale co w zegarku za powiedzmy około 3000 zł, zależnie od tego, gdzie go kupujemy, jest niewielką kwotą, niemniej jednak no, trochę kieszeń boli, ale z drugiej strony nie jest to wymiana całego modułu, tylko jedynie samego sensora. Gdyby ktoś był zainteresowany, to na forum zegarkowym taki fotoreporter z takiej wymiany umieściłem. Także jeżeli ktoś by chciał, zapraszam do komentowania, zadawania pytań w komentarzach. Teraz przytrzymy jeszcze szkiełko. O, zobaczmy, tak wygląda już z wymienionym. I wtedy po prostu w komentarzu postaram się wkleić taki link. Ok, przejdźmy zatem teraz jeszcze do montażu paska. Tu jak widzimy mamy świeżusieńki pasek. Jak widzimy on na liście tutaj jest, służy do kilku modeli. G8900, GA100A7A, czyli właśnie dokładnie tego, który tutaj mamy, GR8900 i GW8900A. Ok, także otworzymy sobie teraz opakowanie. Tutaj musimy zdjąć jedynie tą taką zszywkę. Teraz sobie kulturalnie wkrętaczkiem zdejmiemy. O tak. Ok. Zszywkę nam zabezpieczająco wychodzi już. I możemy się dostać do samego paska. Pasek, jako że jest lakierowany, dość dobrze trzyma się kuli i wcale nie tak chętnie chce opuścić ją.
ale już na szczęście nam się udało. O, teraz możemy sobie, słuchajcie, lepiej porównać. Zobaczcie, zużycie tego elementu, tej szlufki. Tu ma, o, tutaj też bardzo dobrze widać już właśnie ten pasek oba są. A, jeden jest Wietnam, drugi jest China. Zobaczcie, ten akcesoryjny, w sensie na wymienny, jest China, ten stary jest oryginalny z zegarka Wietnam. No i tu widzimy już ewidentnie różnicę w kolorystyce nowego i używanego, zwłaszcza w szlufce. O, z tej strony będzie to dobrze widać. O, tak to wygląda, zobaczcie, tu jest biała, tu jest ewidentnie taka żółta prawie, także... No, moment na wymianę paska, dobry, porównajmy sobie podobnie tutaj te dwa paski. Też ten w prawej ręce zużyty jest troszeczkę ciemniejszy, ten nowy jest jaśniejszy. No a poza tym, nie, no ten pasek, który ja wymieniam, nie jest w złym stanie generalnie, no tylko niestety się odbarwia, to mają do siebie niestety jasne paski, także tak to wygląda. Ok, przechodzimy zatem dalej do czynności. Ok, mamy tak, przypomnę już, w wielu filmach pokazywałem, w jaki sposób ja zakładam paski, wkładam sobie teleskop z jednej strony w bardzo małym takim, o, troszeczkę tylko, tu mamy pasek górny i w ten sposób sobie układam zegarek, że teleskopem trafiam w otwór najpierw, po czym po teleskopie zjeżdżam paskiem w dół, już z teleskopem włożony w właściwy otwór. Pasek zjeżdża do takiego momentu, gdzie ta końcówka paska, zobaczcie, wskakuje nam tutaj, o, pod kopertę i ostatnim krokiem będzie włożenie po prostu teleskopu w otwór. Ważne jest po prostu, żeby zrobić to w miarę kulturalnie, bez jakiegoś tam obmykania, ponieważ inaczej narobimy śladów na kopercie, która jest plastikowa. Ok. O, coś takiego. No niestety ja chyba minimalny ślad zrobiłem, ale to naprawdę śladowo. Ok. I teraz wkładamy go tutaj z powrotem w otwór. Tu w tym zegarku bardzo łatwo się ten pasek wymienia, także kwestia jest bardziej właśnie tego złapania teleskopu, żeby on nam się nie wymknął. I tutaj podobna sytuacja z drugiej strony. Dokładnie ta sama technika, czyli troszeczkę wkładamy teleskop w pasek. Po teleskopie paskiem zjeżdżamy, po włożeniu go oczywiście teleskopu w otwór na miejsce. Pasek wskakuje w swoją szczelinę i ostatnią rzeczą będzie już tylko wsunięcie teleskopu. O tak, tutaj udało nam się w miarę to kulturalnie zrobić. Teleskop teraz nam musi wejść w otwór. Spróbuję wam to pokazać, nie wiem czy będzie widać. Coś nam nie chce trafić, ale zaraz trafi na pewno. O, jest i wszedł. No i wjechał. Słuchajcie, cała filozofia. Zegarek gotowy. Fabrycznie nowy pasek, fabrycznie nowy bezel. Koperta w zasadzie w stanie idealnym, więc tutaj też nie ma jakichś powodów do narzekań. Zegarek niemalże można uznać, że jest fabrycznie nowy. Oczywiście no, poza wiadomo tu jakimiś śladami na tej naklejce, która normalnie tutaj ma lakier. Czarne są chyba te napisy, czy granatowe, już nie pamiętam. Bo one z czasem się wycierają. Natomiast zegarek stan bardzo, bardzo fajny. Dobra, gotowe. Jeszcze pokażę wam, że wam go tak zaprezentuję ładnie tutaj już po złożeniu ze wszystkich stron. Widzimy tutaj szlufka w tym, przepraszam, sprzączka w tym zegarku jest taka matowa. Szlufka jest dokładnie w tym samym odcieniu, tylko niestety, jak wspominałem wcześniej, ona się zużywa szybciej, więc ona szybciej się robi żółta, bo jest z innego materiału niż pasek. No i tak wygląda zegarek. Jeszcze z boku go sobie pokażemy. Niestety tutaj, o, ostrość tracimy, czekajcie. No, dlaczego stół? Ja nie chcę stołu. Dobrze, jest zegarek, ok. I mamy zegarek z jednej strony, przyciski są w kolorze szarym. Zegarek z drugiej strony jest symetryczny z obu stron, więc tutaj nie ma jakichś różnic. I mamy komplet, zrobione wszystko. Słuchajcie, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Wiem, że jest trochę przydługi, no ale staram się wszystko bardzo dokładnie pokazać. Jeśli wam się podobał, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę. Zapraszam również do komentowania filmu, zadawania pytań w sekcji komentarzy, jak również ewentualnie jakichś takich bardziej prywatnych na maila, na przykład o części, tudzież o możliwości jakieś tam delikatne serwisowe. No, zapraszam na maila tomg80@wp.pl. No i zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie, już przeszło tam prawie 200 filmów o zegarkach Casio G-Shock, Baby G, ProTrek i paru jeszcze innych submarkach Casio. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.